Cześć, 28 zadanie z pierwszego arkusza z książki Teraz matura z poziomu podstawowego. Zadanie jest z funkcji liniowej, geometrii analitycznej, różno to można rozpatrywać. Mamy wyznaczyć równanie prostej, prostopadłej do prostej, o takim równaniu, przechodzącej przez tam punkt 4,3. Bardzo proste zadanie. Teraz zobaczycie dlaczego. Tylko trzeba wiedzieć faktycznie jak je zrobić, a nie tam kombinować jakichś wzorów. Po pierwsze, przekształcamy to równanie do postaci kierunkowej, czyli zamiast 4x plus y plus 1 równa się 0, wyliczamy y, czyli odejmujemy 4x i odejmujemy 1. Czyli y równa się minus 4x minus 1. I to jest nasza pierwsza, ja ją nazwę y1 prosta, a ja będę szukał jakiejś prostej y2 o współrzędnych jakieś a2x plus b2, jakiejś innej, która będzie oczywiście prostopadła. Od razu wiem, że współczynniki kierunkowe, czyli to, co stoi przy x, to i to, to mają być liczby przeciwne i odwrotne, czyli przeciwna do minus czwórki jest czwórka, a odwrotna do czwórki 1/4. Resztę przepisuję. To już mamy bardzo dużo. Zanim wyznaczę B2, jeszcze a propos tego. Jest też wzór, w tablicach się znajduje, że dwie proste są prostopadłe, jeżeli A1 razy A2 równa się minus 1. Czyli A1 to jest oczywiście minus 4, A2 sobie jakieś liczymy, to jest minus 1. Podzielimy to przez minus 4. Jest. No to wychodzi, że A2 równa się minus 1 przez minus 4, faktycznie 1/4. OK? Dobra. A w jaki sposób liczymy sobie 1/4 B2? Zamiast x podstawimy punkt, który należy do tej prostej, czyli czwóreczkę. A zamiast y podstawimy też punkt, który należy do tej prostej, czyli trójeczkę. Bo punkt 4,3 należy do tej prostej, tak? Dobra. No bo jest przechodzącej przez punkt. Czyli mamy 3. Równa się 1/4 razy 4 plus B2. Odejmiemy sobie jedynkę. Dlaczego? No ponieważ to jest równe 1, bo 1/4 razy 4 to jest 1. Czyli odejmę sobie tą jedynkę, będzie 3 minus 1 to jest, a już tu niech będzie, 2 równa się B2. I ostatecznie nasza szukana prosta, czyli ta druga, to jest 1/4 x i to b2 wrzucamy plus 2. Jeszcze możemy sprawdzić, czy faktycznie, jeżeli za x postawimy czwórkę, to wychodzi 1/4. Za x postawimy czwórkę razy 1/4 wychodzi 1, plus 2 jest 3, pasuje. No i jest liczba przeciwna i odwrotna, te współczynniki kierunkowe, więc wszystko się zgadza. I szczerze, to jest jedno z podstawowych zadań, jakie się powinniście nauczyć a propos funkcji liniowej, bo praktycznie na każdej maturze jest takie zadanie, że trzeba wyznaczyć prostą, prostopadłą do prostej, przechodzącej przez punkt. I tyle. Pytania w komentarzach, łapeczki w górę, mile widziane i zmykamy do 29. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl